Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, tu ja Raznata, to jest kolejny odcinek serii Let's Play Tomb Raider Anniversary. Śmieszny początek, dobra, więc możemy zaczynać. Dziś zaczynamy Koloseum. Tak, hura. Ale nie przepadam troszeczkę za tym levelem, muszę wam przyznać. Dlaczego? Bo często się tutaj zawieszałam. Zwłaszcza z kotwiczką, Koloseum, świetnie, bum, wężykiem lara, wężykiem. Szczurek, a masz, o, dwa szczurki, niedobrze. Dobra. Gdzieś tu się szło, tam. Gdzieś znowu szczurka słyszę. Dziś mam świetny humor, mam nadzieję, że mi go nikt dziś nie zepsuje. Świetnie radzi. Dlaczego mam nadzieję? No. Jeśli mama nie wejdzie i nie powie, że koniec nagrywania, no to... To raczej powinno być wszystko okej. Więc dobrze. No, tak. Świetnie. Popisuj się. Naprawdę. I tak nikt takich akrobacji nie umie. No chyba ktoś umie, no to przepraszam bardzo. Aptenia mała. I może nie skaczeć tam. Skaczeć. Skakać. Ajajaj. Okej. Okay. I teraz? Tam nie wiem, czy może szczurek jest. Ale to nie był szczurek. No, hopsa. Tu leżą naboje. Nie wiem, czy mogę je podnieść, czy nie. No wiecie co, poszczelamy sobie trochę z tego, co? Chociaż ja nie lubię tutaj strzelać ze shotguna, ani z innych broni. Nie wiem czemu, wolę te normalne. Akurat w tym przypadku. No, Larcia, chciałam, żebyś skoczyła na główkę. Ale ty mnie dobijasz. Nieważne, dobra. Za mało miejsca i widocznie masz. Płyniemy. Płyniemy, płyniemy. Nie wiem czy w dobrą stronę, no ale dobra. Mniejsza z tym. No oczywiście, że złom. No widzicie, no i już. No ale płynę po powietrzu, nie chcę, żebym się utopiła. Larcia, nie figuj. Dziękuję. Dobra. To jest troszeczkę gimnastyki z tą wodą, wam powiem. Dlaczego? Bo tu sporo trzeba przepłynąć. Jak dobrze pójdzie, to trafię od razu. Jeśli nie, to trafię za którymś tam razem. Zobaczymy. Chyba nie umrzemy. Chyba. Przydałby się tlen i to strasznie. Okej. Okay. Szybko, szybko. Dobra, udało się. No oczywiście szczurki. No z czego ty strzelasz do nich, dziewczyno? Jezu. To nie był dobry pomysł ze shotguna strzelać. Dobra, przeładuj. Przyniesiemy później amunicję. Okej. Okay. Tutaj trzeba iść. Z tego co pamiętam. Do tyłu. Tam. Łap się. No. Idź. Idź. Bardziej idź. Aha, tutaj. Okej, okay. Koloseum. Dużo o tej planszy nie mogę powiedzieć w tym levelu. W ogóle aż tak dobrze nie znam. Muszę przyznać szczerze. Dziwne. Były dwie drogi. Z czego wybrałam tą, a nie tamtą, gdzie jest apteczka? Kurczę. A, bo tam nie ma tego. Dobra, ta jedna apteczka. Mam ją gdzieś. Idę. Idę dalej. Tu coś chyba leży, mi się wydaje, ale nie jestem pewna, nie. Aha, sprawdzę ile jest sekretów w ogóle. Jeden sekret, brak reliktu. No, troszeczkę opuściłam się ze sekretami ostatnio. Ale w gruncie wy wiecie, gdzie one są. Okej, okay, Larcia trochę mokra. No, a mamy naszego mutanta. Zawsze go tak nazywałam. Albo goryl, albo mutant, zawsze tak jakoś. Larcie, nie będziemy z tego strzelać, serio. Dobra, strzelaj. No, oni właśnie tak... Dobra, mamy go jednego. Teraz chodź tu. No, chodź. Ostatni strzał dla ciebie. Okej. Okay. Ogarnęłam. Gdzieś tu były naboje, tu są. Od razu je podniesiemy. Powiem wam, że pierwszy raz chyba mi tak dobrze poszło w, tutaj, w tym, jak to się nazywa. Ze shotgunem, o.
akurat. Nawet, nawet wam powiem. No, tutaj tego momentu to wręcz nienawidzę. Go wspominam. Mojego, że jak się da, tak pierna spróbuje zdenerwować, ale my się nie damy. Buba! 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 O Boże. Co za okropieństwo. Nie, ja będę trzymać to na lepiej broń, bo nie chcę żurgana strzelać do nietoperków, bądź do jakichś szczurów. Lepiej zostawić żurgana na coś poważniejszego. Dobra, tu mam taki bóg. Kiedyś znalazłam kogoś na koncie, jak oglądałam. Tu tak wystarczy się przeturlać i mam apteczkę. Dziękuję tej osobie za fajny bóg w tej grze. Oczywiście może iść tam okrężną drogą, ale to więcej czasu zajmie. A jak wy wiecie, ja nie lubię tracić czasu. Lub się domyślać. Dobra, mamy dźwignię, którą oczywiście użyjemy i oczywiście tam gdzieś otworzą musimy iść. Słyszę muzykę do walki. Czyżbym miała z kimś walczyć? Tak? Dobrze rozumiem? No, oczywiście. Na wszelki wypadek zmień broń larcia. No oczywiście, że będę miała z kimś walczyć. No oczywiście! To było dobre. Czego nie zauważyłam. Ups. Myślałam, że on padł i też dlatego nie użyłam. Ups. No dobra, jak zginę, to zginę. No nie będę... Do widzenia. Dobra. Strzelaj! Ty głupia jesteś. Ej nie, wiecie co, ludziska, ja się tu zabiję. Bo nie będę grać z taką, że tak powiem, ciuteczką z życia, którą się nie opłaca totalnie i idę przy okazji po naboje. Ale to nie, no to dobra, jak mam się... Aha, no dobra, nieważne. Zabiję się po drodze. Idę po naboje. Bo akurat troszeczkę straciliśmy do shotguna, muszę przyznać. Ale po to jest, by z niego korzystać. Kiedyś, jak grałam pierwszy raz, to jeszcze nie patrzę, nie wiedziałam, co to jest solucja. No tak, no i od razu mogłam sobie przeskoczyć, nieważne. I ten, jak to się nazywa, no i głupio myślałam, że ostatecznych to będzie ostatecznych. Jak to w Tomb Raiderze w klasykach, to przecież był remake. A tu proszę, tak mało ostatecznych, a ja w ogóle broni innych nie używałam, tylko używałam normalnych pistoletów, o tych. Nie wiem, jak oni się nazywają, więc mniejsza z tym. Idziemy tu. Tam mamy klatkę, jak widzicie, musimy... Oj, nie od tej strony. A, tu jest kur... No tak, oczywiście, Larcia nie widzi. Czy okulary jej kupić, no ale mniejsza z tym. Tu, no to skoczymy. Okej. No, ta klatka jest tam bardzo, bardzo potrzebna. Może powiedzieć, że bez niej nie zdobędziemy klucza, który jest też ważny. Coś się sypie. Troszeczkę dzisiaj pada światło na monitor. Ale no dzisiaj jest słońce i 32 stopnie. Ludziska, co tu się dzieje? Masakra jakaś. Ogólnie rzecz biorąc, ja to nagrywam dziś w piątek, 6 lipca. A wrzucę to pewnie, nie wiem kiedy. No ale mówię wam kiedy, przynajmniej nagrywam. Dobra, mamy klucz. O, biały. No dobra, to idziemy i teraz musimy znowu wejść na samą górę. Ale jak fajnie apteczków mam. 10 dużych, 20 małych. Ale nie. Zmień broń. Dobra. No chodź tu. Dobra, jednego mniej. Juhu! Jeszcze nie mówcie, że wygram. Z taką ciutką życia. No i wygrałam. Lol. Dobra, nieważne. Cóż, jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście, nie? Dobra. Ogólnie to ten level miałam z kimś nagrać, ale no nie pykło nam. No i troszeczkę lipa, no ale nieważne. Oczywiście znów pójdziemy skrótem naszym magicznym. Dobra. Oj, oj, oj. Skrót magiczny mi nie wyszedł, no ale dobra. Mniejsza z tym.
Zawsze można iść tędy. Dobra. Nie widzicie. Także się jak i tak się dostaliśmy. No i teraz ten będzie moment. O Jezus, jak ja go nie lubię. Użyj tego kurczyka, proszę cię. Nawet sobie nie wyobrażacie. Ale od razu z siebie dednę. Chociaż. Albo nie. Tu już jest niedługo koniec levelu. Punkt kontrolny. Super. Zobędziemy tu naszą trzecią broń, jaką będą Magdumy, z tego co dobrze pamiętam. Tak, nazwę oczywiście, chodzi mi o nazwę. Tutaj? Kurczę, pomyliłam strony. Chyba pomyliłam stronę, zresztą nie wiem. No tam są, dobrze. Czyli pomyliłam strony. Trzeba wbić na górę. Tam jest kółeczko i oczywiście w to kółeczko też musimy później trafić. Ale to już inną drogą. My najpierw chcemy iść po Magdumy. No zejdziesz. Dziękuję. Dobra. Mamy nasze bronie. Hurra! Dwa pistolety. Dobra. Ale będziemy na to mówić Magnumy po mojemu, okej? Okay? Tak, lepiej będzie. Dla mnie przynajmniej. Więcej zrozumiem. Dobra. I od razu na tamtą kółeczko. I od razu po sekret oczywiście. Żadna nowość. Jeśli chcecie zdobyć sekret, to trzeba, nie mam bata, trzeba się tam dostać. Dobra, o, widzicie, już tam jest sekret, zanim ja go zdobędę. Raz, dwa, trzy. Wiem, że trzy razy trzeba było. Jest, udało się. Bliska, mamy sekret, hurra! Okej. Okay.